A w sumie można sobie zrobić takie zdanie fabularne. Confringo albo... Zakręcie wyczarowujące? Chyba Confringo najlepiej się nauczyć. Także okej. Okay. Klasa obrałem przed czarną magią. Cyk. I lecimy się uczyć kolejnego zaklęcia. Confringo, który chyba... Spotka się ze Sebastianem? To Sebastian uczy zaklęcia? Aha. A Confringo to mam rozumieć, że jest zaklęcie, które rozwala, tak? No zobaczymy w sumie, do czego służy. Cześć, Seba. Co tam? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. To jest stara, starożytna ten. Dobra, misja rozpoczęta w cieniu krypty. Przygoda z Sebą po raz drugi. Mroczne przygody ze Sebą. Może mroczne. Wieczorne, o. To chyba jak prawie jak randka. No, a to... Prawie jak randka jest. Spoko. Chyba. To mi się wydaje. Jaki poziom normalny. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Anne. A dalej wątek z Anną. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this. Jaki dom wybrałem? A co ci to przypomina, taki zielony kolor? But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Revelio. We've never been caught. A jaki dom ma kolor zielony w swoim godle? Gryffindor. Tfu! Twoje gniazdo wyposażone są pełne, wiem to. Dostałem miasto brązowy, ubiór jeździecki. Będę jeździł na koniach, chłechłe. Tylko tutaj nie ma koni żadnych. Więc tak lipa trochę. Jezus Maria, czy w tej grze do jasnej cholery jest coś takiego jak zwiększone wyposażenie? Bo naprawdę to jest irytujące już. I jeszcze jest gorsze niż ja mam. No, po prostu świetnie. Porozmawiaj ze Sebastianem. Dobra, czyli tyle ze zwiedzania krypty. Tutaj w sumie nic nie ma. To wygląda trochę jak rupieciarnia, bym powiedział. Ale... Urocze miejsce. Mnie zabrałeś, Sebastian, na randkę. Naprawdę. Wiem, Ominous. Spotkałem go w naszym common room. Zauważyłem, że używa swojego wand, aby navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind. And no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wind. A to jest ten niewidomy, dobra. No, someone in his family knew about it. The Gaunts are fierce. Ten, który był potomkiem Slytherina, ta? I've never heard anyone else speak of it. And I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one. Spoko. Especially Ominous. Nie powiem nikomu. He has no love lost for his family or their secrets. Nikomu nie powiem, tak samo jak ty nie powiedziałeś, że ja tam byłem w tym bibliotece. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to. Away from prying eyes. And even coś sugerujesz? Zakazane zaklęcia? Really? Like what? Like the blasting curse. Klątwa eksplozji. It's not an appropriate spell to teach students. To jest idealne dla mnie zaklęcie.
Nauczyciele twierdzą, że to nieodpowiednie zaklęcie dla uczniów. Bzdura. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Okej, to dawaj. Poznajemy Confringo. It may take a while to get the feel for it. Może trochę zająć? Proszę cię. Jestem doświadczonym czarodziejem. Dla mnie jakieś Confringo to jest nic. Dobra, Confringo. Kwadrat, XX, trójkąt, kwadrat. Trójkąt, XX, kwadrat. Dobra. Cyk. 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 I cyk. Easy. Dobra, mamy Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? A przyda się. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. O, bo tak jest Confringo ma nieco większy zasięg incendio. Dobra, dawaj. Ale ja bym se przypisał to tutaj gdzieś. Tylko teraz pytanie, za co? Depulsa odpycha, tamto przyciąga. Może zamiast depulsa w sumie? Dobra. No to rozwalamy. O, rozwalamy! A, bo to jest po prostu czar ognisty, tylko że ma dalszy zasięg. Tak? Ej, no to jeszcze inaczej zrobimy. Skoro to jest zaklęcie podpalające, tak jakby, to można by zamiast tego, zamiast incendio używać. I tutaj na przykład jeszcze raz wrócić do Akio. O, w ten sposób. Nic nie dużo obrażenia zadaje, no ale na blisko, nie? Ale w sumie na pająki się przy... Dobra, to jeszcze inaczej to zrobimy. Będę miał na razie dwa zaklęcia, które podpalają. Jeden, który wyrywa różdżki z rąk. Bo chyba nic aktualnie z tego buildu nie ułożę, nic fajniejszego. Także pierwszy mój build... To jest pod takie, powiedzmy, bardziej użyteczniejsze zaklęcia, ale nie ofensywne, czyli właśnie typu kameleon, naprawa i lumos, a drugie to jest właśnie ofensywne. No i tak chyba myślę, że możemy kontynuować sobie przygodę, nie? I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo. We singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that. No uzależniającego? Ej, to jest niebezpieczne sformułowanie. Podpalanie jest uzależniające. Powiedział każdy podpalacz, kappa. Bez kitu. Jest naprawdę mocny, chcę się nauczyć podobnych zaklęć. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells. No to naucz mnie, Seba. Although I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use. Ej, naprawdę, on chyba się ze mną chce dalej umawiać. Moją postacią w sensie. Nie chcę się narzucać. She may not want visitors. Meeting a new student will be precisely what she needs. Trust me. She misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Very well. Let me know when and I'll meet you. Okay. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me.
about the portkey and Gringotts and Ranrock? Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Nie jestem gotowa, żeby ci wszystko opowiedzieć, jest, powiem ci prawdę. Czy ja chcę mu zaufać? Dobra. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say. Co to w ogóle znaczy? Aha. What does that even mean? Chłop się na początku ekscytował, a potem nie o co chodzi. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does this allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Dobra, także nauczony. Head to Feldcroft, I'll send you an owl. Opuść kryptę. Nauczone zaklęcie nowe. Jezu, to troszeczkę teraz w moim arsenale się zrobiło czerwono. A tu Expelliarmus, a tu podpalające zaklęcia. Ej, teraz sumie na tego pajączka. Nie, dobra, na pajączka jeszcze nie. Ale ja się na tym pająku zemszczę. O, to jeszcze stoi w ogóle, oho. Hello, Sebastian. Wait. Ojojoj. I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new fifth year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Oho, chyba się zdenerwował. A za nią przypadkiem. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Oj, chyba się zdenerwował. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the head. O matko, teraz zawiąłeś Omnis jak Draco Malfoy. Obo ja mam ojca, który zna ministra i kurde cię dojedzie, nie? Ja dupię, bez kitu. Zabrzmiało to zupełnie jak Draco Malfoy. Mój ojciec przyjaźnił się z dyrektorem, w razie potrzeby nie będę się wzbraniał przed wykorzystaniem tej znajomości. Nie musisz mi grozić. Naprawdę, spokojnie. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Pakuje się w dość kłopotów? No troszkę może. Sebastian is going to get an earful about this. Ohoho! Pokazuję, jak się z nim rozprawi. Ma się kogoś rozdeptał. Czyżby to było nawiązanie, że to spotka Sebastiana? Dobra, widzowie. W razie czego, jak Sebastian nie przyjdzie na kolejne lekcje, to znaczy, że Omnis maczał w tym paluchy. Palce były maczane. Ajajaj, a cóż. Ja się nie wtrącam ich sprawy. To są faceci, dadzą sobie radę. Dadzą sobie kilka razy po mordzie i przejdzie im. Chyba. A jak nie, no to cóż. Jednego zabraknie. Tej całej historii. No dobra, no to Hogwart, chyba dalej kontynuacja jakichś questików może. O matko, i to się w ogóle zrobiło teraz zadań. Spotkanie to jest ten, który nie mogę teraz zrobić. Odlot. Imelda była wstrząśnięta, że udało mi się pobić jej czas wyścigu na miotłach na boisku do Quidditcha. Stwierdziła, że to był fart, a kolejne trasy pokażą, że to ona lepiej lata na miotle. Muszę opowiedzieć panu
Wickesowi o wynikach wyścigu. Okej. Okay. Czemu nie? Mogę sobie to zrobić, zadanko. Why not? Why not? Także okej, okay. Mapa Hogsmeade. Tutaj cyk, teleporcik. Miałem, nie używać teleportów, ale... No cóż. W Hogwarcie już prawdopodobnie wszystko zrobiłem, co mogłem na ten moment gry. Także... Oj, mało FPS-ów. Halo, gro, ogarniesz się dzisiaj? O, dobra, ogarnię się. No dobra, panie. Tak, mam opowiadać o czym? Wygrałem! Pani Wickes, udało mi się pobić rekord na mojej miotle. Chwalimy się. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Okay, okay. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Ktoś w pana wątpił? Niesamowite. Oh, you'd be surprised. People get set in their ways. Worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. W sumie tak mam. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight. Nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smevic had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. A szczerze powiedziawszy, ja tak mam. Że według mnie jak coś działa, to nie ma sensu ani tego jakby ruszać, ani tego jakby ulepszać, nie? Więc w sumie trochę rozumiem logikę tych, którzy w niego nie wierzą. Bo skoro działa, to po co to zmieniać? Ale jak działa, jakby nie działało lepiej, no to czemu nie, nie? Czasem można zaryzykować, ale to tak... W niektórych tylko przypadkach, nie? Dobra, nie mogę się już doczekać. Do widzenia. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me. Oby jak najszybciej, panie. Oby jak najszybciej. Bo miotełka moja czeka, żeby ją dosiąść. Dobra, tutaj wszystko zrobione. W Hogsmeade w sumie samo mam zrobione już wszystko. Bo u mnie Hogsmeade, jeżeli chodzi o wyzwania... Eksploracja. To jest tutaj? Chyba nie. To jest chyba strony przewodnika. Tak. Są strony przewodnika. No to mam wszystkie. Wszystkie strony przewodnika zrobiłem, ale chyba... Hogsmeade, jak pamiętam, jest 55 tych znajdzie. Dokładnie tak. Strony przewodnika 55, ja mam 53. I podejrzewam, że... Te dwie strony przewodnika są ukryte za Olohomorą. Także na razie ich jeszcze nie dorwę, ale w swoim czasie wszystko, w swoim czasie. Jeszcze skrzynie ze skarbami, tak samo pewnie za kluczem. No i posążki de Mimoza, które totalnie mam pojęcia do czego służą. No ale cóż poradzić. Cóż można tutaj poradzić? No dobra, także kolejna misja zrobiona. Fajnie, ślicznie, pięknie. To teraz... A może w sumie te dwa questiki sobie zrobię? Czemu by nie? A przy okazji jakieś tam skrzynie skarbu może poszukam. Więc teleport tutaj. Dobra, ale zanim questy... Czy ja tutaj będę w stanie... Mogę, dobra. Mogę pożyczać skrzyneczki. Okej, okay, ale... Czy tylko mi się wydaje, czy w skrzynkach są tylko i wyłącznie... końcówki różdżek?
W sensie... Nie końcówki, tylko jak to powiedzieć. Rękojeści, o. Rękojeści różdżek. Tak to chyba w sumie wygląda, nie? Tylko to są właśnie takie rzeczy. Dobra, stronę przewodnika. Dniowy mus. Dniowy mus to wykwintny, gazowany napój o smaku dyni. Nie jest jeszcze tak popularny jak piwo kremowe, ale nigdy nie wiadomo. No i tak trzymaj dalej. Bierz stronę przewodnika 4x2. Czyli tutaj jest... O matko, kolejne rzeczy do zgarnięcia. Tutaj już chyba raczej... A tą skrzynkę mogę w ogóle wziąć, czy nie? Jak to wygląda? Czy jest znowu schowana za kluczem? Oj! Aż jestem mega ciekawy, jak to wygląda. O! A, schowany. Dobra, ciul, z tym idziemy na questa. Tylko teraz pytanie dnia. Co na te questy dostajemy? Tutaj dostajemy magiczny wzór wyczarowania. Pewnie jakieś mebelki te sprawy, tak? A tutaj dostaję uchwyty różdżek. To kilka uchwytów, tak? A to może najpierw to sobie zrobię? Wydaje mi się, że uchwyty różdżek są ciekawsze może troszeczkę niż jakieś meble, które możemy czarować. Także Dorothy Spotl, witam cię serdecznie i w czym mogę pani pomóc? Excuse me, did you say something about a bard of Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolf. A kim jest w ogóle ten Bardolf? Rumor is he was seen in the forest. O, czarną magię w lesie. Magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. A to wszystko przeze mnie, no. Wszystko przeze mnie. Mnie tak... Tak mnie, kurde, kochają, że mnie szukają, no. W takich gromadach wielkich. No cóż. Ale dlaczego Bardolf miałby zadzierać z Rockwoodem? To jest dobre pytanie. Why would Bardolf want to get involved with the Ashwinders? Oh. He had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to be powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Okej. Okay. Czyli po prostu szukanie mocy, tak? Tak w wielkim skrócie. No okej. Okay. A co jeśli Bardolf nie chce zostać znaleziony? Do you think Bardolf may have simply run off? No. Bardolf's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. No, nigdy nie mów nigdy. Swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive or worse. Także będę miał oczy szeroko otwarte i znajdę tego typa do ciebie. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Okej, także uruchamiamy nasze osobiste śledztwo. Bo miałem sweter miał na sobie, no to dużo mi to powie. Chociaż może i zwłoki będzie łatwiej zidentyfikować, nie? Po sweterku. Chociaż kto tam wie, kto tam wie. Tam są w ogóle jacyś ludzie chyba. Kolejny obóz do rozwalenia. W sumie? Why not? Dla expa zrobię wszystko. Że on... Ojejku, oni są tak... A nie, to jest Infernus. Na 21 poziom. To nie są... To są jakieś upiory, kurde, pierścienia, czy jaki ciul? Dobra, chodź tu. Infernusa należy trafić zaklęciami ognia, by stał się podatny na inne ataki. Zajrzyj do menu
kolekcji, by poznać słabości wroga. Aha. A starożytna magia może być? No nie wiem. Okej, czyli one są podatne tylko i wyłącznie na firebole. Okej. No dobrze. Oj. Niedobrze. Tak, dobra. Okej. Także pierwsze spotkanie z nowymi przeciwnikami. Fajnie. O, zamek poziom trzeci. No to, żem sobie porobił. O, to jest irytujące, że jest tyle rzeczy do zwiedzania w tej grze, a przez jedno durne zaklęcie, którego się uczą na pierwszym roku w Hogwarcie, tutaj Alohomora, nie mogę nic tutaj normalnie zrobić. Póki się go nie nauczę. To jest głupie. Ale Homora powinna być dostępna o tako. Na pierwszych etapach gry gdzieś. A nie, że ja nic nie mogę zrobić praktycznie, bo blokuje mnie właśnie takie coś głupie. Dobra. Maszej kury starożytnych magii, gościu. Na nim jest, co cię spotkało. Tak, żebym cię porobił ładnie. Dobra, także kontynuujemy śledztwo. Po czym ja jestem w ogóle niewidzialny? No tak, nie ma to jak dobre śledztwo w zakazanym lesie. Zawsze o tym marzyłem. Żeby szukać zaginione osoby wśród pająków, które są niczym porządny blok. Naprawdę, zawsze o tym kurde marzyłem. A marzenia stają mi się rzeczywistością w tej grze. Niesamowite. Dobra, koleś. Pobudka! Ała. Dobra, 20 na 20. Wyzwanko zrobione. Nice. Bardzo ładnie. Następny limit jest jaki? Od ilu? Wyzwania. Bo to jest tutaj, nie? W walce, tak. Następni są od 40. Potem jest pewnie 60 i 100. Tak mi się wydaje. Czyli czarnoksiężniku będzie najwięcej do pokonania. Pająków w sumie też jest sporo. I ogólnie samych pojedynków chyba. Ale pojedynki to się chyba robi walczy ogólnie z przeciwnikami, mam wrażenie, nie? Po prostu wystarczy z nimi walczyć i te pojedynki samo chyba wchodzą. Także o tyle dobrze. Oho, obóz. Okej. Także który teraz na mnie nie patrzy? To by było bardzo fajna informacja. Tam sobie jeden siedzi, tam patrzy jeden. W sumie tam ten patrzy tak idealnie, jakbym chciał. Ja bym chciał na samym początku zacząć tylko po lewej stronie. O, dokładnie ciebie, Lego. Ciebie bym chętnie załatwił, wiesz? Dlatego staniesz się moją pierwszą ofiarą. Dokładnie tak. Jeden poszedł spać. No dobra, od razu tam z grubej rury. Ja będę się pierdzielił z nim. Animak! Kolejny.
Kurde, co mi się... Nie dobrze, mi się klawisze loga znowu myli. Nie dobrze. Okej. Zależy na magią. Incendio na blisko jest. Trzeba to zapamiętać, kurka wodna. Dobra. Dobra, pięknie weszło. No lepiej chyba wejść nie mogę. A oni jeszcze żyją. Dobra, już nie. Dobra, kolejne oczyszczone, tak? Nie? Nie wiem. Niby załatwiłem, ale chyba tu nie ma ptaszka. To wszystko tutaj poszło. O, teraz jest. Dobra. No to ruszamy dalej. Przy okazji sobie jeszcze odblokowując fiu. Żeby się szybciej teleportować i żeby było fajniej. Merlina na razie nie mogę zrobić, bo nie mam tych listków od Merlina. Więc Anlako. A i kolejny ten, kolejna wiocha. Znaczy kolejny przeciwnik do pokonania. Okej, okay, okej. Okay. Także... A nie, są infernusy, dobra. No to raczej niepotrzebnie zrobiłem się niewidzialny. Także cyk. Dobra, chyba w pokonaniu? Nie, jeszcze coś tu... Ała! Ty kolej, co mi... Dobra. Cyk. Ze starożytnej. Dobra. Kurde. A on się przemienił. Aha. Taki numer. Ojej. To chyba mam na niej w takim razie złą nowinę. Oj, tak, tak. No niestety. No cóż, bywa i tak w tym świecie. Bywa i tak w tym świecie, no. Więc wróćmy. Powiedzmy złą nowinę. Nie, przynajmniej wie, co się stało. Nie, że się ta, że będzie martwiła, nie? Ale okej, okay, także przekażmy złe nowiny. Niestety. Madame Belmont, zdaje się, że mam wieści o pani bracie. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? Zdołał się rozpocząć nowe życie? Nie, nie będę jej okłamywał. Nie ma co. I regret to say that Badolf had been turned into an inferius. And I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Badolf? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand knitted. No,
No niestety. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolf! No. A, no i już po żałobie, nie? Bardolf, my dear, dear brother. Już po żałobie. Popłakała chwilkę i zjechała się do roboty.